Witam wszystkich. Zastanawiałem się, czy kontynuować ten temat. Czy nie poruszyłem przypadkiem wszystkich tematów akwarystycznych, które w jakiś sposób mnie wkurzają. Ale jesteście niezawodni i podrzuciliście mi kilka nowych pomysłów. Dzięki za pozytywne opinie o poprzedniej części, choć zauważyłem już po fakcie, że filmik jest trochę chaotyczny. Ale nic, to jak powiedział Tim w rozmowach kontrolowanych, to się odbuduje. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na różne nurtujące mnie tematy, a zaczniemy od number one. Konkursy akwarystyczne. Te małe i te wielkie. Każdy z nas pewnie widział zdjęcia z przeróżnych konkursów na aranżację zbiorników organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Piękne zbiorniki, rewelacyjne aranżacje, świetne pomysły, cud, miód i coś, co zawsze powoduje tak zwaną gulę, czyli dlaczego do cholery mój zbiornik taki nie jest. Gdzie znaleźć odpowiedź? Odpowiedź w sposób subtelny i zakamuflowany podsuwa organizator konkursu, a zarazem jego sponsor. Mówi, zobacz jak my to robimy. Nam to wychodzi, bo używamy tego i tego i jeszcze tego i tamtego. A tobie nie wychodzi, bo nie używasz. A jak nie używasz, to teraz siedź w kącie i płacz ze zgryzoty. I tu konkluzja. Konkursy akwarystyczne organizowane są przez firmy i sponsorów dla kasy. Można oczywiście zasłaniać się dobrem akwarystyki, jej propagowaniem i tak dalej i tym podobne. Przecież są nagrody, jest zabawa, jest fun. Można i trzeba, bo człowiek jak mu się powie, stary, chcemy na tobie zarobić, będzie się czuł dziwnie, a może nawet stawić opór i pokazać przysłowiowego wała. Nasuwa się pytanie, czy takie konkursy to coś złego? Pewnie, że nie. Dla akwarystów i designerów to pole do popisu, rywalizacji, przedstawienia swoich własnych wizji. Nie interesuje ich ta cała otoczka konkursu. Ja po prostu chcę wam uzmysłowić, że nie robi się tego z dobroci serca czy dla jakichś szczytnych celów, tylko żeby spopularyzować i sprzedać jak najwięcej produktów sponsorów. No teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego nie mamy takich pięknych akwariów jak na zdjęciach z konkursów. Bo w 90% są to zbiorniki robione pod konkurs, czyli stawiane od początku. Po 3-4 miesiącach robi się zdjęcie i przeważnie likwiduje wystrój, aby przygotować akwarium do kolejnego konkursu. Większość z nas akwarium ma przez wiele lat, grzebie w nim przez wiele lat i o restarcie wcale nie marzy. A bez tego zrobienie nowego wystroju jest po prostu niemożliwe, a przynajmniej wyjątkowo trudne. Takich konkursowych akwariów nie obsadza się roślinami na raty. Sadzi się wszystko, co jest potrzebne na jeden raz. Trwa to może z godzinę. Jak ktoś się więc ma do naszych biednych w cudzysłowie akwariów, gdzie rośliny są sadzone na sztuki, wtedy kiedy mamy przypływ gotówki, kiedy coś od kogoś dostaniemy i tak dalej. Mając wszystkie materiały, wystrój robi się w jeden dzień. Nie mając materiałów, wystrój robi się czasami miesiącami, latami nawet. Niestety, to też kwestia tych cholernych pieniędzy. A że akwarysta to często człowiek niecierpliwy, to firmy na nim żerują. Chcesz mieć takie ładne akwarium jak na zdjęciu? Kupuj nasze produkty. Będziesz miał ładnie i szybko. I często widzę takie akwaria, gdzie pozakładane są szklane rurki filtrów, CO2 bulgocze w butli, nawozy z górnej półki, światło jak z neonu reklamowego, tylko na rośliny nie starczyło pieniędzy. Cóż, jesteśmy ofiarami naszych namiętności. Po drugie, bo jesteśmy biedni i nie mamy pieniędzy. Po trzecie, bo jesteśmy biedni i nie mamy pieniędzy. I tylko dlatego. Bo zdolności nam nie brakuje. Wśród polskich akwarystów jest naprawdę mnóstwo artystów, którzy potrafią wykreować w zbiorniku naprawdę rewelacyjne krajobrazy i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Number two. Sklepy akwarystyczne, a raczej ich sprzedawcy. Przepraszam, w większości to handlowcy. Kiedyś, w zamierzchłych czasach błędów i wypaczeń, sklepy prowadzili i handlowali w nich akwaryści. Tamte czasy się skończyły, dlatego czytając fora akwarystyczne coraz częściej natykamy się na bardzo niepochlebne opinie na temat sprzedawców. Ale nie braku kultury, tylko niekompetencji. No cóż, życie tanie nie jest, trzeba zarabiać na chleb z pasztetową. Więc sklepy coraz częściej okupuje rodzina właściciela, niekoniecznie znająca się na rzeczy, ale nie trzeba jej zatrudniać i płacić za nią ubezpieczenia. Albo zatrudnia się inwalidę, emeryta, rencistę. No smutne to. W ostateczności są to pracownicy z klasycznych ogłoszeń o pracę, którzy czasami coś tam wiedzą. Zresztą, czy są jeszcze sklepy czysto akwarystyczne? Chyba nie za wiele.
żeby utrzymać sklep rodzinny i tak dalej, trzeba teraz handlować żwirkiem dla kota, puszkami dla psa, papugami, gryzoniami, Bóg wie jeszcze czym. Bywają jeszcze pasjonaci, którzy prowadzą własne firmy, na pewno, ale czy zatrudniani w nich pracownicy to też pasjonaci? Nie sądzę. I co z tego wynika? No wynika to, że do sklepu powinno się przychodzić przygotowanym, a nie jak hołota włazić w ubłoconych walonkach i próbować dyskutować ze sprzedawcą. Nie dziwcie się więc, że rozliczany od sprzedaży pracownik sprzeda wam wszystko, co tylko wam się podoba. Czy to będzie przydatne, czy też nie. W przypadku sprzętu to pal diabli, zawsze można zwrócić to do sklepu. Gorzej, że tak się dzieje też ze zwierzętami. Ciężko zmusić sprzedawcę do tego, żeby się poduczył, więc pozostaje tylko apelowanie o to, aby zanim dokona się zakupu, samemu się poduczyć. No niestety, głupio to wygląda, ale cóż, żeby w akwarystycznych zakupach być zadowolonym, trzeba wiedzieć więcej od sprzedawcy. Może to się polepszy, kiedy staniemy się bogatsi. Tak, wiem, tu występuje śmiech zaraźliwy, chichot, przytupy i klasyczny Rottweil. Number 3. Dwutlenek węgla, czyli CO2. Związek, bez którego nie rosną rośliny. Związek produkowany przez ryby w procesie oddychania. Związek nabijany w butle. Czy akwarysta też jest nabijany? Wypowiadam własne osobiste zdanie. Uważam, że jest nabijany. No ale nie każdy. Ale wrócę do tematu. Kiedyś oczywiście nie korzystało się ze sztucznego dostarczania dwutlenku węgla, mimo że wiedziano o jego wpływie na wzrost roślin i wiedziano o różnym zapotrzebowaniu na niego roślin wodnych. Niestety, technika nie sprzyjała wtedy akwaryście. Ale rośliny rosły i sobie z tym jakoś radzono. Odpowiednio bilansując akwarium, czyli ustawiając ilość obsady względem roślin, tak aby obsada produkowała wystarczająco CO2 i jednocześnie nie podusiła się w akwarium z braku tlenu. Wiem, że nie jest to łatwe, ale akwarystyka nigdy łatwa nie była. Skoro wtedy można było, to nasuwa się pytanie, czy teraz jest to niezbędne? Odpowiadam, mnie nie, ale ogólnie to nie wiem. No kurczę, nie wiem i już. Świat zaczął pędzić do przodu, wszyscy chcą mieć wszystko szybko. Jak im odmówić korzystania z dwutlenku węgla? Bo dodatkowe dostarczanie CO2 do akwarium potrzebne jest tylko do pędzenia roślin. Co to jest pędzenie? Szybki bieg. No, prawie. Pędzenie roślin to zabiegi ogrodnicze mające na celu przyspieszenie rozwoju pędów, liści i kwiatów u roślin uprawnych, czyli kwiatów i warzyw. Tu może nie za bardzo chodzi o kwitnienie i trochę inne są metody, ale skutek jest podobny. Rośliny dzięki CO2 rosną szybciej i bujniej, ale tylko wtedy, jeśli zapewnimy im dostateczną ilość światła i mikro oraz makroelementów, bo żeby przyspieszyć wzrost, trzeba jeść. To trochę tak jak w sporcie. Cóż z tego, że ćwiczysz, jak nie stosujesz odpowiedniej diety? Może się to skończyć tragicznie. W akwarium też. CO2 wypiera tlen, stąd to charakterystyczne bąblowanie roślin. Ale ten tlen trzeba wyprodukować. Jeśli roślina nie ma odpowiednich warunków do tego, a CO2 jest dozowane, to po prostu zamiast wzrostu roślin będziemy mieli wytrute ryby. Więc stosowanie sztucznego dozowania dwutlenku węgla wcale nie jest łatwe i bezpieczne dla akwarium. Ale jest trendy. Szczególnie jeśli butla błyszczy chromem i ma na sobie japońskie krzaczki. Nie chcę się wypowiadać na temat tańszego rozwiązania, jakim jest bimbrownia. Swego czasu ją stosowałem. Jakoś nie zauważyłem polepszenia wzrostu roślin, ale to zapewne przez moją niewiedzę. Bo w końcu nie ma różnicy w jakości CO2 z butli, a z bimbrowni. Niestety, bimbrownia jest wyjątkowo niestabilnym urządzeniem, więc jeśli już ktoś czuje przymus dmuchania w dzwon, to proponuję zainwestowanie w butle i całe oprzyrządowanie. W każdym razie konkluzja jest taka. Można się bez tego całkowicie obyć. Sztuczne dozowanie dwutlenku węgla do akwarium nie jest niezbędne do posiadania pięknego zbiornika z wypasionymi roślinami. Wiem, że moje gadanie i tak niczego nie zmieni. Jakiś ośmiolatek napisze mi na forum, że na kłopoty z roślinami, glonami i Bóg wie czym najlepsze jest CO2, szczególnie takie ze szpanerskiej butli. I jeszcze jedna ważna sprawa. Uruchomienie sztucznego dozowania dwutlenku węgla powoduje wpadnięcie w spirale rzeczy, które musimy zrobić, czyli dozujemy CO2, nawozimy nawozami i świecimy odpowiednio dużo. A spróbujmy którejś z tych rzeczy nie zrobić, nawet przez krótki czas. Efekt będzie prawie natychmiastowy. Jaki? Niech się każdy sam przekona, bo jak mówi stare przysłowie, jak spadać, to z wysokiego konia. Number 4. Glony. Na początek zagadka. W jakim akwarium nie ma glonów? W pustym.
Niestety, nawet ten żarcik jest fałszywy. Puste akwarium aż roi się od zarodników glonów. Glony, glony, glony. Temat rzeka, a raczej temat akwarium. Skąd one się biorą? Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą. Glon to słowo z gwary podhalańskiej. A tak serio, one po prostu są. No, są w wodzie, na lądzie, w glebie, w kamieniach, pniach drzew, a nawet jak wyczytałem, na śniegu i na lodzie. Więc są praktycznie wszędzie. Akwarium nie może stanowić enklawy. Woda w kranie po chlorowaniu gazowym, które hamuje rozwój glonów, z pewnością zawiera ich zarodniki. Musielibyśmy taką wodę gotować, aby skutecznie wytłuc tych małych, przeważnie zielonych bandytów. Chodzi to może zawieść, bo glony znaleziono niedawno w wulkanie. Mit o przenoszeniu glonów na zakupionych roślinach jest mitem w 50%, bo faktycznie nawet kiedy nie są widoczne, są na roślinach. Mitem jest twierdzenie, iż nie miałem glonów, kupiłem rośliny i nagle bum, wysyp. Po prostu twoje akwarium okazało się dla nich wymarzonym miejscem do rozmnażania i luksusowego życia. Pogodzić się więc należy z myślą, że zakładając akwarium, godzimy się na posiadanie glonów w zbiorniku. Jak już to zrozumiemy, życie stanie się łatwiejsze. Żeby jeszcze łatwiej nam było żyć z tym faktem, powiem, że światowe sławy, jako designerzy, jak chociażby pan Takashi Amano czy Olivier Knot, też mają glony w swoich akwariach. Bo glony były, są i będą. Sztuka utrzymania glonów na poziomie niewidzialności dla oka to najtrudniejsza ze sztuk w akwarystyce. Ale nie liczcie naiwnie, że pomogą na to środki chemiczne, tak reklamowane przez producentów. Tak, zabiją glony, co do tego nie ma zastrzeżeń, ale nie zabiją przyczyny ich powstania. To tak jak zamalowywanie grzyba na ścianie farbą. Przez chwilę jest ładnie, a potem trzeba znowu malować. A w naszym wypadku kupić kolejny pojemnik trucizny i naiwnie liczyć, że nasze stworzenia zamieszkujące w akwarium od tego w końcu nie ucierpią. Muszę powiedzieć tą jedną z najprawdziwszych prawd akwarystycznych. Nie ma skutecznego środka chemicznego zapobiegającego rozwojowi glonów w akwarium. Są tylko środki, które walczą ze skutkiem w postaci widzialnych glonów. One nie leczą przyczyny, czyli niestabilności zbiornika. Wojna z glonami zawsze jest przegrana. Dla akwarysty ważne jest zawieszenie broni na dogodnych warunkach. No cóż, tyle na dziś. Mam skromną nadzieję, że to się komuś do czegoś przyda. Choćby do zabicia czasu na YouTube. Jeśli znajdę jakieś tematy, to nagram kolejną część. Ostrzegam. Przy okazji, staram się odpowiadać na wszystkie wasze pytania. Ale prośba, nie pytajcie mnie o ryby. Mam je w akwariach, bo są producentami nawozu. Lubię je i dbam o nie, ale nie jestem żadnym fachowcem, ichtiologiem czy kim tam jeszcze. Moje akwaria to akwaria roślinne na bazie ziemi ogrodowej, bez sztucznego nawożenia i bez dozowania CO2. Moja wiedza odnośnie ryb jest stopnia podstawowego, więc nie będę wchodził w żadne polemiki. Pozdrowienia dla wszystkich akwarystów, a w szczególności subskrybentów Mossord Akwaria. Z tego miejsca pragnę gorąco polecić kanał użytkownika Mokre Łapska. Warto oglądać, uczyć się i słuchać prawdziwego pasjonata. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego filmu. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że nie będzie żadnego bonusa. I już. Dawid.